Turejskiego, mieszkańca Podlasia, ziemianina. Zachowało się wiele tych relacji osób współczesnych na temat wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym na Podlasiu. Władysława Jabłonowskiego, jednego z dowódców powstania, Pawła Powierzy, Romana Rogińskiego. Niedawno ukazały się takie pamiętniki, pamiętnik w zasadzie szlachcica podlaskiego Juliana Bożyma, który również w sposób barwny relacjonuje te wydarzenia. No ja wybrałem akurat wspomnienia Franciszka Miłgorajskiego. Pokrótce o nim samym. Urodził się on w 1794 roku w majątku Strawla nad Narwią, a więc gdy umierała już pierwsza Rzeczpospolita. Jego ojciec Jakub Miłgorajski był tam zarządcą dóbr hrabiego Starzyńskiego. Nie miał jeszcze 2 miesięcy, gdy zmarła mu matka na skutek zarazy przywleczonej przez moskali rabujących wówczas dwór Strapli na Podlasiu, więc niemal od niemowlęctwa miał do czynienia z zaborcami, do których nie chciał odwiedzić przez całe swoje życie. Uczył się w Tykocinie, Łomży, w Bielsku, później w gimnazjum w Białymstoku. W 1806 roku rozpoczął naukę w Szkole Artylerii i Inżynierii w Warszawie. W kwietniu 1809 roku, więc w wieku już 15 lat, brał udział w bitwie pod Raszynem. Pomimo młodego wieku awansował na sierżanta. W 1811 roku brał udział w budowie twierdzy Modlin. Nie wiemy, czy brał udział w kampanii napoleońskiej w latach 1812-1813 w związku z wyprawą na Rosję. W 1817 roku ożenił się z Marianną Skirmuntówną i w następnym roku, gdy zmarł ojciec, Franciszek odziedziczył po nim dwór i majątek w Glinniku koło Brańska na Podlasiu. W 1830 roku został marszałkiem szlachty powiatu bielskiego. W roku następnym wziął udział w powstaniu listopadowym jako jeden z dowódców oddziału powstańczego w stopniu porucznika. W bitwie pod Hajnówką wzięto go do niewoli. Na mocy wyroku sądowego pozbawiono szlachectwa i zesłano na Syberię. 2 lata później został ułaskawiony, przywrócono mu to szlachectwo i pozwolono wrócić do narodowego majątku. Gospodarował dalej w swoim majątku Glinnik. W 1858 roku zmarła mu żona. 3 lata później, gdy w związku z nadaniem chłopom wolności osobistej przez Rosjan, został powołany na stanowisko sędziego pokoju w jednym z okręgów powiatu bielskiego. I z tego czasu spisał pamiętnik barwnie opisujący w zasadzie tragiczne wydarzenia związane z tym uwłaszczeniem, bo miały one przecież poprawę losu tych chłopów, którzy otrzymali tę ziemię, a zakończyło się to dla większości z nich tragicznie. W powstaniu styczniowym sam nie brał udziału czynnie ze względu na wiek, już miał 68 lat. Jednak niewątpliwie udzielał pomocy powstańcom w inny sposób. Rosjanie domyślali się tego i został na jakiś czas aresztowany. Przebywał w więzieniu w Bielsku, a potem w Grodnie. Aż do września 1868 roku pozostawał pod nadzorem policyjnym. Po uwłaszczeniu chłopów i po wyjściu z więzienia pisał pamiętniki o tym, co wydarzyło się na tych terenach. W latach 1867-69 publikował je ułamkowo na łamach Dziennika Poznańskiego. Przesyłał fragmenty, oczywiście anonimowo, Julianowi Bartoszewiczowi. Ten drukował je pod pseudonimem. Inną z kolei wersję, szerzej opisującą wydarzenia z samego okresu powstania, Miłgorajski przesłał do Krakowa Władysławowi Czapińskiemu, byłemu zesłańcowi, biogram jego
znajdziemy w polskim słowniku biograficznym. Czaplicki opublikował je pod swoim nazwiskiem, nieco przerabiając. Podał wprawdzie, że te relacje przysłał staruszek i ziemianin z powiatu bielskiego, jednak nie podał nazwiska samego Biłgorajskiego, co było oczywiście zrozumiałe. Z pewnością spotkały się wówczas za to dotkliwe konsekwencje. Cała spuścizna rękopiśmienna i wydana drukiem autorstwa Biłgorajskiego zasługuje na uwagę i wydanie. No zresztą jest przygotowywana do druku przez jednego z historyków regionalnych na Podlasiu i mamy nadzieję, że do końca tego roku ukaże się drukiem. Biłgorajski pisał bardzo żywym językiem i jednocześnie przystępnym dla każdego. Czyta się te wspomnienia dobrze. Jego zapiski zasługują na wiarę, ponieważ wielu wydarzeń był świadkiem. Prowadził też z racji pełnionych funkcji rozliczne kontakty ze szlachtą i włościanami na środkowym Podlasiu. Stąd znał szczegółowo wiele wydarzeń, nawet tych, w których osobiście nie uczestniczył. Zresztą zachowane archiwalia, czy w Grodnie, czy w innych archiwach z okresu powstania styczniowego potwierdzają wiele tych jego relacji. Biłgorajski pisze, że tak samo jak w Warszawie, tak również na Podlasiu były przed wybuchem powstania widoczne przejawy udzielania się nastrojów patriotycznych. I pisze tak, wiosną 1861 roku ulicą idąc nie usłyszałeś w domach innej muzyki jak śpiewy hymnów patriotycznych na nabożeństwie w kościołach katolickich. Niedzielnym po ukończeniu nie anioł pański zaintonowano, ale Boże coś polskie z dymem pożarów. Co było ludności, wszystko śpiewało. Manifestacje przeszły do miast powiatowych, a z tych do miasteczek i wiosek. Biłgorajski tak samo opisuje, również byli reprezentowani na Podlasiu przez reprezentanci białych w osobie hrabiego Wiktora Starzyńskiego. Reprezentanci czerwonych. Jak pisze, już pierwsze dni powstania w pełni ukazały dysproporcje sił pomiędzy Polakami a Rosjanami. Dość obszernie pisze o tu wspomnianym tutaj przez panią doktor dowódcy Władysławie Ciechorskim, zameczku. Pisze, zameczek przeraził się otrzymanym od rządu narodowego rozkazem o terminie rozpoczęcia walk, no, podporządkował mu się jednak i wydał polecenie, aby powstańców odbierano przysięgę, gromadzono broń, szykowano kosy. Zgromadził w dosyć szybkim czasie siły około 2000 ludzi, na których przypadało około 60 sztuk palnej broni myśliwskiej i trochę kos. Spiskowcy zgromadzeni byli w okolicach Łap Suraża. Tam właśnie zameczek przeprowadził pierwsze uderzenia na garnizony rosyjskie. Później stopniowo kierował się na południowe Podlasie, właśnie w stronę Siemiatycz, gdzie rozegrała się trzydniowa bitwa, jedna z największych na Podlasiu. Oddziały Zameczka liczące 2000 ludzi i oddziały Rukińskiego, Lewandowskiego w sumie no, szacują od 3 do 4 tysięcy zgromadzonych ludzi. No, jednak nie w ilości rzeczy. Byli to w większości młodzi, niedoświadczeni, nieuzbrojeni, a przede wszystkim ludzie, którzy nie zdołali powstrzymać naporu Rosjan, którzy nawet byli liczebni trzykrotnie te siły Rosjan były mniejsze niż powstańców. Doszło także według Biłgorajskiego do wiosną i latem do innych potyczek, jednak już mniejszych, na przykład pod Puchłami niedaleko Bielska. Po wspomnianej bitwie naczelnik wojenny powiatu bielskiego, pułkownik Amentow, informował,
poinformował nawet generała Sforcowa, gubernatora berlińskiego, że w Drohiczynie, Siemiatyczach i Mielniku nie ma żadnej władzy policyjnej i swobodnie działają tam powstańcy, przechodząc od wsi do wsi, zabierając rekrutów. Chłopi ani jednej nocy nie śpią w chałupach i prosił też o dodatkowe wzmocnienie sił wojskowych. Rosjanie zaniepokojeni początkowym rozwojem sytuacji i opieszałością w zwalczaniu powstania, jak to sami twierdzili, mianowali nowym generał-gubernatorem w miejsce liberalnego Włodzimierza Nazimowa Michaiła Murawiewa, słynnego Wieszakiela. Otrzymał on w zasadzie nieograniczone kompetencje i zaczął natychmiast rozprawiać się z powstaniem. Wydał szereg zarządzeń, spowodował zmiany na podległych mu stanowiskach urzędniczych. Za tym poszły dalsze zmiany na niższym szczeblu, także w powiecie bielskim, gdzie mieszkał Miłgorajski. Urzędników nienazbyt gorliwie zwalczających powstanie zastąpiono okrutnikami. No, jednym z takich był major Ignacy Borejsza, pochodzący ze starej litewskiej rodziny, ale już całkowicie zrusyfikowany w pierwszym pokoleniu. Został mianowany naczelnikiem wojennym powiatu bielskiego. Bardzo gorliwie wypełniał polecenia przełożonych i już w początkach urzędowania pokazał, na co go stać. Miłgorajski wspominał, że Borejsza, w cudzysłowie, cytuję, najspokojniejszych obywateli łajał, bił po twarzy, obalał rynsztoki, deptał nogami. Z jego wstąpieniem nastąpił terroryzm, o którym wyobrazić sobie trudno. Wzrosła nowa zasada gnębienia, prześladowania mieszkańców. Jak wyglądał ten terror, doskonale możemy zobaczyć na przykładzie losów podlaskiej wsi Łukawica. To była wieś drobnoszlachecka, jakich wiele na Podlasiu. 19 września 1863 roku w pobliżu tej wsi, nie w samej wsi, nawet oddział powstańczy pod dowództwem Bogusława Ejtminowicza stoczył zwycięską walkę z kozakami. Jeszcze przed nią Murawiew rozkazał spalić dla postrachu kilka wsi szlacheckich, które najbardziej odznaczyły się w powstaniu. Ofiarą padła m.in. na skutek wyżej opisanej potyczki Łukawica. W zasadzie Rosjanie mieli do wyboru trzy sąsiednie wsie, w pobliżu których ta potyczka miała miejsce, no wybrali Łukawicę. Naczelnik Borejsza gorliwie wypełniając polecenie Murawiewa zjawił się już kilkanaście dni po potyczce na czele wojska i okrążył całą wieś. Miłgorajski opisuje popłoch, jaki powstał, gdy szlachta przebudziwszy się ujrzała, że jest oblężona w zasadzie jakaś twierdza. Przy każdej chacie stał żołnierz, nie pozwalał wychodzić. Koło 10 kozacy zaczęli wyprowadzać poszczególne rodziny w pole. Nie pozwolono zabierać z chat prócz ubrania na sobie. Co pozostało i dało się wynieść, zaraz zabierali żołnierze. Matki gnane przez kozaków niosły na rękach dzieci. Płacz i lament był nie do opisania. Zgromadzono wszystkich na polu za wsią i otoczono wojskiem. Szlachta i chłopi spędzeni z okolicznych wsi przez 3 dni wywozili zboże ze stodu do pobliskiego dworu w Pietkowie, czemu musieli przyglądać się mieszkańcy Łukawicy. Na ostatni dzień sprowadzono ludność z całej okolicy i wobec niej Borejsza przeczytał dekret Murawiowa, głoszący, że szlachta z Łukawicy ma być zesłana na Sybir, cały jej majątek ruchomy i nieruchomy skonfiskowany, a wieś spalona. Tak też się stało. Mieszkańców zaprowadzono na stację do Białegostoku i powieziono na zesłanie. Na ich miejsce osiedlono chłopów rosyjskich, z których jednak po 10 latach nikt nie został. Łukawiczanom dopiero po 12 latach od zsyłki dano ułaskawienie i zezwolono na powrót. Większość z nich oczywiście na nowo pobudowała się w swej wsi. Łukawica nie była jedyną wsią, którą spotkał podobny los. Podobnie stało się ze wsiami Bruszanka, Jaworówka na Podlasiu. Stosunek Borejszy do miejscowego społeczeństwa dobrze ilustruje polecenie wydane przez niego jednemu z miejskich naczelników policji
konstytucyjnych. Wszelkimi sposobami niszczyć, wykorzeniać element polski i katolicki. Biłgorajski pisze też o tak zwanych strażach chłopskich, które naczelnik Borejsza ustanowił w powiecie bielskim, aby powiadamiały władze rosyjskie o powstańcach, a także wyłapywały pojedynczych mieteżników i dostarczały ich do władz. Strażnicy chłopscy, jak ich nazywa Biłgorajski, tak zwani ratnicy, mogli też legitymować i rewidować przejeżdżających drogami. No, zachowały się o nich negatywne opinie, sam Biłgorajski o tym pisze, ale także w relacjach innych osób. Pisano o nich bardzo negatywnie. Na przykład Zofia Potocka, wnuczka właściciela majątku Rutka, pisze, był to o jednym z takich oddziałów. Był to uzbrojony oddział, a składał się przeważnie z mentów społecznych, którzy za pieniądze wysługiwali się Rosjanom, a za kieliszek wódki byli gotowi popełnić największe wybryki, odpalali, rabowali i strasznie ludność nękali. Wojska rosyjskie, szczególnie w czasie wiosny 1864 roku, uwagi, aby ruch powstańczy nie odżył, nasiliły różne akcje patrolowe, przeszukiwały lasy w poszukiwaniu powstańców. Chłopom kazano w większych lasach robić tak zwane przesieki, czyli wyręby w lasach, aby łatwiej było poruszać się w nich żołnierzom nieściwych odbywających się. Biłgorajski, który na skutek podejrzeń o sprzyjanie powstańcom również został aresztowany i podawał, że w samym tylko więzieniu w Bielsku Podlaskim urządzonym w klasztorze karmelickim podczas jego pobytu osadzonych było 28 kobiet, 16 księży, około 1500 okolicznej drobnej szlachty oraz około 200 chłopów. No, oczywiste było, że główne represje skierowane będą przeciwko szlachcie, tej drobnej, która brała udział nie tylko ze względu na sam udział, ale dlatego, że była ona świadoma swojej polskości i wyjątkowo przywiązana do wiary katolickiej, więc nawet na przyszłość mogła stwarzać władze rosyjskie poważną przeszkodę w rusyfikacji kraju. Obok szlachty najdotkliwiej za udział i sprzyjanie powstaniu był represjonowany Kościół katolicki, szczególnie w guberni grodzieńskiej, który identyfikował się na tych terenach z polskością, stąd był solą wokół dla władz zaborczych. Nie sposób tutaj przedstawić sylwetek setek kapłanów karanych nieraz za drobne przewinienia, bardzo dotkliwie, zsyłką na Sybir, więzienie, a nawet karą śmierci. Wielu duchownych było karanych za odmowę przyjęcia tak zwanego trebnika, czyli rytuału wykonanego w języku rosyjskim i obowiązkowo narzuconego duchownym katolickim. Opisy dramatycznych przeżyć wielu duchownych katolickich w czasie powstania i bezpośrednio po nim znajdziemy nie tylko w relacjach tutaj tej wspomnianej właśnie Franciszka Biłgorajskiego, ale we wspaniałej źródłowej pracy księdza biskupa Pawła Kubickiego, wydanej tuż przed II wojną światową, bojownicy, kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny. Represje dotykały nie tylko jednak księży, ale i zwykłych wiernych. Zaborcom nie wystarczyło bowiem usuwanie niewygodnych kapłanów. Zamknięto wiele kościołów katolickich. Preteksty do tego były najróżniejsze. Na terenie samego tylko dawnego powiatu bielskiego skasowano 9 kościołów parafialnych i 2 kaplice powody. Podawano najróżniejsze preteksty. Mogła być na przykład, że rzekomo mała liczba wiernych, zły stan świątyni. Zlikwidowane kościoły, ich majątek oddano prawosławnym, a gdy nie było ich w pobliżu, zamykano całkowicie, a ziemię konfiskowano na rzecz państwa. No, równocześnie z zamykaniem świątyń wydano szereg ukazów, które mocno uderzyły w wiernych, na przykład zakaz znoszenia krzyży, kapliczek przydrożnych, polecenie niszczenia już istniejących,
zakaz remontów podupadających kościołów, zakaz organizowania procesji Bożego Ciała i inne święta dookoła kościoła i tym podobne. Nie są to oczywiście wszystkie epizody i sytuacje, które opisał Biłgorajski. Jest tego wiele szczegółowych relacji, na przykład samej bitwy siemiatyckiej, zniszczenia pałacu księżnej Jabłonowskiej. No, siłą rzeczy nie mogliśmy tutaj przedstawić wszystkiego. No, wyławia się jednak pewien obraz, dzięki któremu możemy się dowiedzieć, jak bardzo dotkliwe represje ze strony Rosjan dotknęły nie tylko biorących udział w powstaniu z bronią w ręku, ale i zwykłych cywilów, szlachtę, mieszczan, chłopów. No, można nawet śmiało powiedzieć, że wystarczyła do tego, aby być represjonowanym, wystarczyło samo przyznawanie się do polskości i do katolicyzmu. Całość wspomnień Franciszka Biłgorajskiego, jak już wspomniałem, jest przygotowywana do druku i mam głęboką nadzieję, że ukaże się do końca tego roku i na pewno będzie stanowić bardzo interesującą literaturę i świadectwo tamtych czasów. Dziękuję bardzo.